Cześć kochani, Krzysiek na kanale Krzysztof Garaż. Słuchajcie, dzisiaj znowu przyłapałem DPF-a, jak się wypala. Zrobiłem 15 km obwodnicą Gdańska. Zajechałem tu pod jedną firmę i mam podwyższone obroty. Zauważyłem to akurat. Już był ten film, tutaj u góry macie link, ten pierwszy, co tak wywołał dużo kontrowersji, czy wypalać, czy nie wypalać na postoju. Ale ja czymś innym się zajmę. Mnóstwo jest takich komentarzy, że przy wypalaniu DPF-a są włączane odbiorniki energii, żeby obciążyć alternator czy coś, ciepło, takie są opinie. I lampeczki sobie stawiają, załóżmy w lusterko, diodę, że jak się zapala, znaczy, że lusterko chodzi, znaczy, że wypala DPF. Wiecie co? Lustro mi nie grzeje, pomimo że on się wypala, nie? Słychać po jego dźwięku silnika, taki głuchy jest, taki dudniący. Tutaj nic się nie grzeje, tam nie sięgnę. Zimne. Słuchajcie, lustra są zimne w Superbie. Więc nie możemy tam sobie wsadzić diutki, jak w jakiś Renault, czy w innych Oplach, żeby mieć ten podgląd na moment wypalania. Także słyszę, jak on trzeszczy, aż trzeszczy, nie? No dobra, ja tu chwilę postoję, znowu będą śmiechy, chichy i kawały z brodą typu: czemu spóźniłeś się do pracy? A, panie kierowniku, DPF-a wypalałem. No tak to może być. Jedni zostawiają, ja mam chwilę, zresztą i tak czekam, aż mi tu otworzą. Jeszcze parę minut, więc ja sobie tu przytrzymam go na gadzie. Pewnie zaraz się. Tylko patrzcie, jaki ewenement, no jechałem 15 km, powinien się wypalić przez ten czas. Natomiast być może on zaskoczył dopiero przed chwilą, nie? Że przyjechałem 10 i od 5 zaczął się wypalać, a ja już zjechałem. No i no widzicie, a teraz jadę, będę jechał dokładnie przez korki w mieście i wolałbym go, żeby był wydmuchany, nie? Spójrzcie, udało mi się złapać moment wypalania. Akurat stanąłem na parkingu, zjechałem z trasy i mam wypalanie. No i teraz chodźmy zobaczyć, bo to tyle ludzi się pytało. Zobaczmy, czy grzeją lusterka. Ja specjalnie jeżdżę, nie wiem, czy to będzie widać. Zapalę wam kawałek światła. Jeżdżę na ustawieniu lusterka na zero. W każdym razie specjalnie jeżdżę bez ogrzewania lusterek, żeby zobaczyć, czy grzeją. No i wypala się DPF. Czuję, jak samochód pracuje, jak śmierdzi. I lusterko nie grzeje. Izabela, zobacz z drugiej strony, jestem z córą. Zobacz, czy grzeje lustro. No. Widzicie, no lusterka nie grzeją tutaj, no także zakładanie diody w Volkswagenie, tam ktoś o rynówce pisał, ktoś o czymś innym, owszem, tak, no ale u nas no nie grzeją, no. Mam na zerze i nie grzeją, samochód się wypala. I tyle by z tego było, także taki filmik, kochani, słuchajcie, zbitka z kilku przemyśleń. I już, no zawsze można sobie kupić ten tam to na OBD wtykane coś tam i to i aplikację, no ale nie po to jeżdżę samochodem, żeby wyłączać sobie telefon i aplikację przyczepiać i sprawdzać, czy mi się DPF wypala w danej chwili. W dupie mam, telefon mam w kieszeni, tylko ma rozmawiać, a nie tam aplikację. No tak to jest zrealizowane. No mogłabym rugać kontrolka podczas wypalania i wtedy by było wiadomo, a tak to. No taki, słuchajcie, jest. Zamierzenie producentów, no i tak jest, no tak jest. Nic się nie grzeje, żadne lustro, a ten się gnojek wypala. Kolejna odsłona, moi mili. Tym razem nic się nie wypala, DPF się nie wypala. Z tych dwóch poprzednich filmików, no widzieliście, te lustra niestety nie grzeją, nie ma możliwości wsadzenia kontrolki. Ja bym ją wsadził nie tam gdzieś w lustrze, tylko sobie gdzieś tutaj. Tu. Wyprowadził, nie? No bo i tak ją by zaświecał sterownik, który jest w drzwiach, więc wyprowadzić od sterownika to nieprawda. Nie o to chodzi. Słuchajcie, chciałbym o tym DPF jeszcze chwilę pogadać. Mam tu dla Was przygotowane moje przemyślenia, moje zapiski i sprawdzimy sobie, jakie ja mam zapełnienie tutaj w tym samochodzie, bo nie wiem, tu gdzieś w Octavii mam zapisane, a w tym kompletnie nie wiem, może, no ale nic się nie dzieje, także luzik.
No dobra, weźmy w takim razie, słuchajcie, na podsumowanie tego filmu. Zobaczcie, przełączę się na komputer i zobaczymy moje zapisy dotyczące zapełnień DPF-ów w różnych samochodach i zobaczymy na kompie u mnie i parametry, co tam można z nich wyczytać, jeżeli chodzi o diagnostykę VCDS DPF-a. OK? Przełączamy się na kompa. Zobaczcie w takim wypadku moje zapiski, które prowadzę od iluś lat. To są informacje na temat zapełnienia DPF-u z różnych aut. Tu są moje tak jakby wzorcowe, gdzieś tam znalezione, wyczytane, czy w Elsie, czy gdzieś tam na różnych forach, że maksymalne wartości zapełnienia DPF-u to jest 0,18 litra lub 70 gramów. To są niby starsze Common Raile, to są nowsze Common Raile. Cały czas odnoszę się tu do silników Common Rail dwulitrowych. W 1.6 będzie bardzo podobnie. Typów CFHC, CFGB, CFHF. No, to są silniki dwulitrowe Common Railowe, 140-konne, 170-konne i ten 115-konny taki wychodził na Belgię czy gdzieś tam. To pozdrawiam tutaj Maniusia, bo on taki ma w Passacie. W każdym razie zobaczcie, takie wartości, 0,18 litra lub 70 gramów, to jest maks zapchania DPF. No i teraz patrzcie, tu jest na przykład mój samochód, moja była Octavia. Przy 180 tysiącach 0,11 litra, przy 221 tysiącach 0,13 litra, 237, czyli to już przed sprzedażą w miarę, 0,14 litra. Tutaj o siebie wpisałem, jako Octavia, twój jako Superb, tamto to były Octavie, czyli tu jest CFGB. Przebieg mam 214 tysięcy. No i jaki ja będę miał oil aż volume? Jaki ja będę miał tutaj, czy w litrach będę miał, czy w gramach? Może i to, bo to tak, to tam trzeba poszukać, zaraz się przeniesiemy do VCDS-a. A tutaj spójrzcie, mam czyjeś auta spisane przy 100 tysiącach 0,07 litra, przy jakiś tutaj inny, nie wiem, czy to ten sam, pewnie nie, 0,10 litra, 0,15, a tutaj jest 0,27, dawno przekroczone, te 18 i samochód no bez problemu sobie jeździ, nie? Także no widzicie, jaki to... Ten oil aż wolum to jest popiół, który został. Czemu to się nazywa oil? Powiedzcie mi, kto wie. Napiszcie w komentarzach, czy to jest ta sadza, która pozostaje u nas jakąś mokrą papką. Nie, no przy tych temperaturach to tam wszystko się wysusza. Nie wiem, nie będę się tu mądrzył. Dlaczego to się nazywa olejek popiołowy zamiast popiół? Może taki jakiś zbitek. Dobra. Zajrzyjmy sobie teraz do kompa. W silnik. O silniku będzie osobny film, bo silnik to... na tym Common Railu moim trochę w Octavii pokazywałem, ale tutaj też jest co pokazywać. Dobra, ale na razie dzisiaj skupmy się na DPF-ie po sprawdzaniu tego. Tu jest na UDS-ie, czyli tym najnowszym protokole. I czasami tak dziwnie to chodzi. Dobra, słuchajcie, bloki pomiarowe. Rozciągnijmy sobie tu na cały ekranik, żeby było widać. I co? Czego szukamy w blokach pomiarowych, w rozszerzonych blokach pomiarowych? Czasami jeszcze tutaj się odniosę, słuchajcie. Jak nie ma tych, bo się ludzie pytają, no nie mam bloków. No ale są rozszerzone bloki, no w innym wydaniu to jest, ale jest. Trzeba spróbować. Czasami nie ma tych i tych, znaczy, że sterownik nie ma żadnych bloków. Co my tu? Wyszukajmy sobie coś jak aż. O, cyk, ile mam? O, kamera mi się włączyła. Ile mam? 0,17, ile jest tu? O, dużo mam. 0,17 litra. A max jest 0,18. Ciekawe. Schowaj się. To trzyma. Ciach, ciach. Dobra, co tu jeszcze mamy innego? Kurwa, dużo, przepraszam. Checksum of flash, jakieś particular oil mass. O, i tu są te gramy, zobaczcie. Czyli i litry tam skądś, wiadomo, i gramy. 70 gramów jest limit, a ja mam 68. Masa tego popiołku.
muszę sobie to też zapisać. 68 oil ash mass. 68,5 grama z 70. No to już dużo. No być może zbliżam się do jakiegoś tam zapewnienia tego DPF-a. No cóż, no prędzej czy później, tak? Jak coś będę z tym robił, to też Wam to oczywiście pokażę. Także to mamy. Teraz tak, co byśmy tu jeszcze poszukali sobie? Partic. Zobaczcie, tu mamy do analityki, tak, ileś, no on na podstawie tej różnicy ciśnień między wlotem a wylotem, tam przed i za DPF-em, sobie wylicza też to zapełnienie. Nie pytajcie, na jakiej zasadzie to działa, może ktoś mądrzejszy kiedyś to wytłumaczy. Przesunięcie jakieś tam, dobra, ale chciałem tak, czas od ostatniej regeneracji w sekundach, 13 tysięcy sekund. Ile to jest minut czy godzin, a time, a kilometers, o, ile to jest kilometrów, tysięcy metrów, 141 tysięcy metrów, 141 kilometrów, czas w sekundach, to nie wiem, co to leci, ileś godzin, tak, 13 tysięcy, policzmy sobie szybko, 13 200, podzielić przez 60 sekund, to jest 220 minut, podzielić przez 60, to jest 3 godziny temu, 3 godziny jazdy temu, 3,5, 3,7, czyli no prawie 4 godziny temu było wypalanie i to było 141 km, to ja teraz zrobiłem przez 4 godziny, to średnio... No może, to może te 4 godziny mojej jazdy to było jakiś czas temu, no, no ale widzicie, takie są tu informacje. Teraz tak, to jest to i to. To są te wyliczone ilości nie popiołu, o którym tu mówimy, który zapycha filtr, tylko tej sadzy. To jest sod, sadza, która się osadza w tym w DPF-ie ze spalinami, nie? Tam część zostaje w postaci tych tlenków azotków, tlenków jakichś tam czy czegoś. No ale tam niestety osadza się też sadza na tych sitkach i tych blaszkach i tych tam rzeczach z metali szlachetnych w środku. I on to sobie mierzy, jedno sobie mierzy na podstawie, pomierzone to jest na podstawie tej różnicy ciśnień tutaj, która tam była, a wyliczony to jest na podstawie naszego stylu jazdy, prędkości, obrotów, biegów, czasu i tak dalej. Jakiś algorytm to wylicza, to nie pytajcie mnie, dlaczego są takie różnice, raz w tą stronę, raz w tą stronę, inaczej jeździmy w mieście, inaczej na trasie, może to są takie tego typu zabawy, czyli 141 km i 4 godziny. Czekajcie, to jak jedziecie w trasę 1000 km, to on na 2000, to na 2000 trasie to on może Wam się 3 razy wypalić. 2 razy. No i to jest co, ileś tam godzin. No to jest ileś godzin jazdy, no tak. Konsumpcja paliwa podczas ostatniej regeneracji, gdzie to wskoczyło 9 litrów. No i takie tutaj są rzeczy. Dużo tego tutaj jest. Coś tu jeszcze gdzieś widziałem. Zobaczcie, ile tych bloków pomiarowych tu jest. Część to jest wiadomo z czujników, część to jest po algorytmach przetworzona. Co ja tu widziałem? Service Regeneration. Jest taki, zobaczcie, taka komórka, widzicie? Kurczę, nie jest to nigdzie tutaj opisane. Co to są za bajty zabite? No w tych rozszerzonych blokach, powiem Wam szczerze, albo nie umiem się posługiwać, żeby to mi pokazał, że ten bit 0 to się nie wypala, a 1 to się wypala i na tej podstawie robią się te wszystkie tam takie analizatory wpinane do gniazda OBD, bo one z magistrali CAN, z tego sterownika silnika, dokładnie z tego kanału pomiarowego szczytują informacje. Jak jest 1, no to nam zapalają informacje, trwa wypalanie na aplikacji, czy jak to tam działa. I dokładnie te same wartości szczytują te wszystkie aplikacje na telefon z tym wkładanym do OBD, czy tym Android, nie Android, Auto, co ja gadam, to mówcie mi, jak się ta aplikacja nazywa na telefon do skanowania.
OBD-11. Tam też coś, no ja bym takie coś chętnie sobie przetestował, zobaczcie, przy moich tu parametrach, jakby ktoś tu z okolicy Trójmiasta był, ja chętnie tu udostępnię samochód, nagramy film, jakąś aktualizację tego, jak takie wartości, które sobie ja tu interpretuję, że mam zapchane, zinterpretuję taki, no ten, ta aplikacyjka na telefon i ten, to urządzenie w OBD, jak zinterpretuje moje zapchanie DPF-a. Jakby ktoś był z Trójmiasta, bardzo chętnie zapraszam. Chciał przyjechać na zrobić filmik z tego ze mną, to zapraszam. Dobra, moi mili, no to co? No to wiemy, że mi się wypalał jakiś czas temu. Tu inne rzeczy, które można diagnozować, to jest cała książka o tym. Jak mi się nagrzał samochód teraz. 58, no. No dobra, jeszcze teraz, jeżeli chodzi o DPF-a, mi się coś wydaje, że jakieś filmy z tego powstaną. Jeżeli dojdzie do no, rzeczy, że będę musiał coś zrobić z tym DPF-em, no to ja myślę, że ja go dam do wyczyszczenia, wyprania profesjonalnego, wsadzę go z powrotem i będziemy sobie takiego DPF-a adaptować wtedy. Teraz nie chcę tego robić, no bo póki chodzi, to chodzi, ale teraz tak. Serwisowe wypalanie filtra. Procedura w nastawach podstawowych, basic settings, robimy. Teraz, żeby ją odpalić, no ja tego nie będę robił, no bo mi się prawidłowo wszystko wypala. Co z tego, że jest zapełniony? A może to będzie jeździć? Nie wiadomo, także nie robimy żadnych cudów. W każdym razie teraz trzeba depnąć jednocześnie hamulec i gaz i rozpocznie się ta procedura, tak? W międzyczasie możemy sobie tam podglądać temperatury, co się dzieje. Ale czy jest tutaj... Procedura po wymianie takiego, po wyczyszczeniu takiego filtra, ponieważ on jest pusty i te tam wartości powinny tak naprawdę liczyć się od zera. Testy, automatic test, adaptation turbosprężarki, adaptation of... O, adaptacja czujnika różnicy ciśnień dla filtra DPF. Ale to tylko czujnika różnicy ciśnień. No dobra, może to jest to, czujnika pressure. Go i pewnie też będzie nacisnąć, ale to też nie chcę tego robić. Dobra, jak kiedyś będę miał filtr po regeneracji czy coś, no to będziemy bawić się w takie rzeczy. Na razie po prostu, no wolę nie. Samochód mi jest potrzebny na razie. A w adaptacjach co jest? No już to są sprawy już pod wtryskiwacze. Tutaj particle filter initialization, ale co? No to musiałbym troszkę poczytać, nie będę tu się wymądrzał. Service regeneration to jest wypalanie przy jeździe, tak? Czyli chcemy, żeby nam się wypalił, jak pojedziemy w trasę, no to tutaj się włącza jedyneczkę, jeżeli dobrze sobie to kojarzę. I on jak rozpozna na warunki do wypalania, czyli już będzie miał temperaturę, prędkość, będziecie mieli obroty, natychmiast włącza wypalanie. Nie kiedy mu się tam zechce, tylko już po osiągnięciu. A tamto jest wypalanie na postoju, to całkiem coś innego. Blokowanie regeneracji filtra. Można włączyć blokowanie jakieś dziwne. Prędkość, ale dobra, to nie są tylko funkcja start-stop. Ciekawe, czy tutaj wyłączenie tego by to też wyłączało. Musiałbym kiedyś przetestować. Dobra, o silniku zrobimy sobie właśnie takie zabawy różne z nim, a to by było, moi kochani, na tyle o DPF-ie, co Wam mogłem i chciałem pokazać. Jakby jakieś były tematy jeszcze, których do poruszenia, to dawajcie znać, ja sobie zapisuję i potem takie filmiki z kilku, ale o jednym temacie zrobione mogę powrzucać, nie? Dobra, w zdrowiu bądźcie, hej!